Siema, tutaj Mikołaj. Jako student z trzeciego roku naszego wydziału mam mnóstwo czasu w tym momencie, kiedy mam dyplom, więc postanowiłem jeszcze zrobić taki, nie wiem czy tutorial, ale na pewno jakąś krótką prezentację możliwości programu Blender. To, co widzicie w tle, to jest program Inkscape, darmowy program do grafiki wektorowej i użyłem go do stworzenia logo specjalnie pod ten tutorial, pod ten filmik. Tutaj są przykładowe grafiki stworzone w programie Blender, czyli programie do grafiki trójwymiarowej, również darmowy i open source, czyli wolne oprogramowanie z wolnym kodem źródłowym. Jak widać, możliwości programu są spore, a jego użytkowanie nie jest aż takie trudne, jak mogłoby się wydawać. Myślę, że zaczynamy powoli. Efekt, który dzisiaj spróbuję Wam pokazać, to jest to, co za chwilę zobaczycie. To jest ta krótka animacja z napisem Wave i właśnie z tym logiem przygotowanym wcześniej. Myślę, że zaczynamy. A jak się domyślacie, zaczynamy od włączenia programu Blender. Tak on się prezentuje na początku. Pierwsze, co zrobimy, to klikniemy klawisz A i Delete, aby usunąć wszystkie niepotrzebne elementy na naszej scenie. Scena powinna być pusta. Do tego efektu będą nam potrzebne dwa dodatki do Blendera. Jeden nazywa się Text Effects, tak zwane addony. Jego pobieramy z internetu, podam link w opisie, a drugi nazywa się Node Wrangler i jest dostępny bezpośrednio w Blenderze. Wystarczy tylko wpisać jego nazwę i wyszukać i uruchomić. Teraz wciskamy sobie Orthographic View. Tutaj dajemy sobie efekty zaawansowane i wpisujemy sobie tekst, który chcemy zanimować. Jak widzimy, między literami pojawiły się niefajne różnice w odległościach. Ustawiamy sobie dowolną czcionkę, jaką chcemy, wybieramy ją z folderu i teraz spróbujemy ręcznie, bo można też tutaj ustawić po bokach sobie ogólne odległości między literkami, ale lepiej zrobić to ręcznie. Jak widzicie, tak to mniej więcej wygląda. Po prostu robimy to na oko. Co dalej? Kiedy już będzie ten tekst dobrze wyrównany, wciskamy ten obiekt i ten obiekt odpowiada za animowanie naszego napisu. Teraz sobie możemy zrobić extrude, czyli stworzenie takiego trójwymiarowego napisu, czyli dodanie geometrii do niego, no i bevel, czyli dodanie takich krawędzi gładkich. Możemy sobie ilość takich segmentów w tych krawędziach również dodać tutaj po boku, aż uzyskamy efekt, który nas satysfakcjonuje. Jak widać, tak to się prezentuje mniej więcej. I teraz uruchamiamy nasze efekty i efektem, który chcę zastosować, jest wave. Jak widzimy, teraz wygląda to dziwacznie, także żeby uzyskać efekt, który będzie fajny i przyjemny dla oka, musimy pobawić się z tymi ustawieniami. To zostawiam też do Waszej interpretacji. Zróbcie tak, żeby Wam się to podobało po prostu. Ja sobie tutaj kombinowałem, jak widać, próbowałem różnych opcji, aż w końcu uzyskałem efekt, który mi się podobał. Teraz, gdy już mamy ten efekt, ustawiamy sobie właśnie ten pusty obiekt, to jest tak zwany empty, i on służy do właśnie kontrolowania tych napisów. Teraz zrobiłem taką operację R, czyli rotate, dałem X, czyli w osi X ma się obrócić o 90 stopni, więc wpisałem 90, czyli RX 90 obraca nam napis o 90 stopni w osi X. Do tego będziemy potrzebowali, naszą animację zrobimy w silniku renderującym Eevee, czyli to jest taki uproszczony silnik w czasie rzeczywistym, i tutaj dodajemy Ambient Occlusion, Bloom, no i Screen Space Reflection, żeby wszystko ładnie wyglądało. Teraz dodajemy sobie Mesh, to jest Shift A, dodaję Mesh i to będzie Plane, czyli zwykła, powiedzmy to będzie nasza ścianka. Teraz powiększyłem go ośmiokrotny, czyli S8 Scale. Można też robić to ręcznie. Po lewej stronie znajdują się takie ikonki, które odpowiadają właśnie za różnego typu transformacje. Obróciłem sobie tak samo jak napis naszą ściankę do tyłu, tak żeby uzyskać jakieś fajne tło.
Teraz dodamy kamerę do naszej scenki. Przeszedłem sobie na Orthographic View. Tutaj dodajemy Shift A i kamera. Kamera nam się dodała i teraz możemy wcisnąć CTRL ALT 0, aby nasza kamera przeszła na miejsce, w którym akurat znajdujemy się w widoku. Teraz możemy sobie ją jeszcze dostosować, tą kamerę. W tej chwili przesuwam sobie nasz napis. Pamiętajmy, że kiedy przesuwamy napis, przesuwamy tak naprawdę te tak zwane empty, czyli ten obiekt, który odpowiada nam za całość napisu. Teraz zmieniamy sobie trochę ustawienia kamery, czyli możemy sobie ją przesuwać, oddalać i przybliżać, tak żeby uzyskać fajną kompozycję. To też do waszej interpretacji zostawiam. No. Trochę teraz pomilczę, bo... Aha, dodajemy sobie kolejną kolekcję, czyli tak zwaną warstwę, można powiedzieć, tak jak w Photoshopie, dzięki czemu możemy wcześniejsze obiekty sobie włączyć i wyłączyć swobodnie. Ogry mają warstwy, cebula ma warstwy, no i jak widać Blender też ma warstwy. No i na tej kolejnej warstwie sobie importujemy nasze SVG, czyli wektorową grafikę, którą wcześniej stworzyliśmy, czyli te takie logo z, powiedzmy, falami. Wyszukuję sobie je w moich folderach z plikami, no i importuję. Jak widać, jest bardzo malutkie. Odwrócimy sobie teraz widok w drugą stronę, żebyśmy je widzieli w odpowiedniej perspektywie, powiedzmy. No i sobie wpisuję S8, tak jak ze wszystkim. Musiałem z Shiftem zaznaczyć oba obiekty, bo to są dwa obiekty, czyli wciskamy na jeden lewym przyciskiem, na drugi z Shiftem i wtedy dwa obiekty sobie powiększałem. Dodałem sobie teraz kolejny empty, Shift A i empty, czyli pusty obiekt, który będzie nam kontrolował właśnie te logo. I teraz, kiedy sobie wciśniemy z Shiftem wszystkie te obiekty i na końcu wciśniemy ten empty, to wtedy ten empty nam odpowiada za właśnie kontrolowanie położenia, transformacji wszystkich możliwych parametrów właśnie tego loga. Teraz sobie robimy takie coś jak właśnie z tymi napisami. Tutaj po boku mamy właśnie te bevel i extrude, czyli dodanie takiej geometrii do obiektu, żeby on się stał trójwymiarowy. To też spróbujcie to sobie zrobić po swojemu. Tutaj jak widać możemy te obiekty również osobno kontrolować i oddalać je od siebie, przybliżać i robić z nimi cokolwiek innego, ale gdy wrzucimy ten empty, włączyłem ten empty, to on odpowiada za całość. No i teraz, gdy już mamy to, to próbujemy sobie go ułożyć fajnie w naszej scenie. Po boku jest taka ikonka z kamerką, wtedy przechodzimy do widoku z naszej kamery, którą dodaliśmy. Na razie tak to się prezentuje. Sprawdzam sobie, jak to się wszystko animuje i przechodzimy do shaders, do takiego trybu widoku, który pokazuje nam jakby finalny rezultat. Jak widzimy, wszystko wygląda okropnie, dlatego musimy dodać sobie mapę, powiedzmy environment texture, czyli taki trójwymiarowy obraz, który pobrałem z internetu, z HDRI Haven. Wybieram sobie go i teraz, jak widzicie, dookoła naszego świata pojawił się właśnie ten obraz, który wpływa bezpośrednio na światło w naszej scenie. Teraz sobie ustawiamy jakieś kolory na tych literkach. Wybieramy jedną literkę i tutaj jest taka czerwona ikonka i w tej czerwonej ikonce sobie dajemy New i możemy się pobawić z metalicznością albo z refleksyjnością tego materiału, czyli odbiciem światła. Jak widzimy, po tych takich zabiegach on się zrobił niebieski i taki jakby metaliczny. Teraz z Shiftem zaznaczamy wszystkie literki i dajemy copy material to selected, coś takiego, żeby przypisał ten materiał do wszystkich obiektów. Tak samo robimy z naszym tłem. Po prostu klikamy na niego, dodajemy nowy materiał i robimy podobne rzeczy z tym.
tutaj w tej zakładce World możemy sobie też zmniejszać i zwiększać intensywność tego obrazu, który nam wpływa na nasze oświetlenie sceny. W zakładce Eevee Render można też zmienić sobie kolorystykę na High Contrast albo Low Contrast, tak jak nam pasuje. Teraz przeszliśmy do Shading, zakładki na górze samej i teraz będziemy robić dodatkowy element właśnie, do którego nam potrzebny jest ten jeden addon, który się nazywa Wrangler, Node Wrangler. I teraz, kiedy klikniemy właśnie na tą ikonkę i zrobimy Ctrl-T, to on nam daje takie parametry, którymi możemy sobie obracać i kontrolować właśnie ten obraz w tle, który nam wpływa na oświetlenie sceny. Tak, żebyśmy sobie to fajnie dopasowali. Robimy kolejną kolekcję. Kolekcja Lights, czyli światła, i będziemy mogli sobie dodawać kolejne światła. Shift-A i dodajemy sobie Area Light. Tak mi się wydaje. I tutaj w parametrach przy zielonej ikonce możemy sobie zmieniać intensywność. Tutaj sobie ją przestawiam, skaluję w dowolny sposób poprzez skróty klawiaturowe, ale mam niewiele czasu, więc wszystkiego dokładnie nie będę wyjaśniał. Myślę, że znajdziecie bardzo fajne materiały na YouTube, jest tego od groma, jest tego masa i są naprawdę dobrej jakości. Polecam na przykład takiego pana jak Ducky3D, on robi bardzo fajne, ciekawe tutoriale i głównie z tego się uczyłem. Jak widać, sobie zduplikowałem te światło, to się robi z przyciskiem Shift-D, czyli powiela się jakiś obiekt i można też go przestawiać, zmieniać rotację. Rotacja to jest przycisk R. To wszystko jest dostępne też w tym lewym panelu. Tutaj dodałem sobie kolejne empty, które będzie nam wpływać na początek animacji tego napisu, ponieważ możemy dodać jeszcze kolejne elementy. Jak widać, po prawej stronie dodaję sobie klatki kluczowe i to jest przycisk I na klawiaturze. Wystarczy dotknąć obiektu, przestawić go na dowolne miejsce, wcisnąć I i on wtedy będzie przypisany do tego miejsca na naszej osi czasu. To jest wyświetlane. Tu nasz napis sobie możemy przypisać do właśnie tego empty, które wcześniej stworzyłem, i zrobić powielenie animacji. Tam jest taka właśnie zakładka. No i tutaj można się też pobawić z tymi ustawieniami. Jak mówię, to nie jest tutorial, tylko taka prezentacja, ponieważ no, do takiego tutoriala musiałbym się trochę dłużej przygotowywać. Mam nadzieję, że i tak Was zachęcę do używania programu Blender. Jest on bardzo ciekawy, bardzo fajny i rzeczywiście, mimo tego, że co tutaj mówię, że to było dość trudne, ale trudniejsze było stworzenie tego tutoriala niż samej animacji, ponieważ robię to pierwszy raz. Tutoriala. No właśnie, mówię cały czas to słowo, ale nie wiem, czy to jest tutorial. Jak widzimy, no, ustawiam cały czas te klatki kluczowe poprzez dodawanie tego klawisza I. Blender ma taką opcję w animacji, że można jakby bezpośrednio ustawić, żeby każda animacja, którą tworzymy, była taka gładka, żeby zaczynała się powoli, przyspieszała i kończyła powoli, co później można edytować w postprodukcji sobie w każdym momencie przez Graph Editor. Jeśli używaliście wcześniej na przykład After Effects'a, to z pewnością wiecie, o czym mówię. Jeśli jesteś początkujący i nie znasz się zupełnie na grafice komputerowej, to myślę, że niewiele pomoże Ci ten materiał, który tutaj przygotowałem. Jest to raczej takie overview, nie wiem, jak to po polsku powiedzieć, no taka prezentacja możliwości Blendera. Jeśli sobie powtórzysz ten filmik kilkukrotnie, to być może uda Ci się stworzyć coś podobnego, ale zapewniam, że nie jest to trudne i odsyłam do prawdziwych tutoriali na YouTube, których jest masa, są również w języku polskim, także nie ma z tym problemu. Tutaj właśnie otworzyłem sobie okno z Graph Editorem. Jak widzimy, pokazuje ono nam takie krzywe bezjera, które wpływają na naszą animację. I teraz próbuję stworzyć właśnie animację tego naszego logotypu, żeby ona pojawiała się w ten sposób, żeby była pod sam koniec trochę większa i żeby się zmniejszała do tej standardowej swojej wielkości. To daje taki efekt trochę takiej animacji
którą możemy kojarzyć sobie na przykład z kreskówek. Tutaj dodajemy kolejny napis i tym razem to będzie simple. I dodamy taki napis, który będzie wyglądał jak typewriting, czyli takie pisanie na maszynie. Jest też taka opcja właśnie w tym dodatku, w tym addonie TextFX. Tutaj wpisujemy sobie, ja tutaj wpisałem wymyśloną nazwę strony internetowej. Jeszcze dodałem spację, więc jest na pewno to wymyślona strona internetowa. Ustawiam sobie to tak jak poprzednie elementy w naszej scenie. Tutaj możemy ustawić sobie też w tym dodatku, w tym addonie, kiedy ma się zacząć nasza animacja. Ustawiam sobie fonty, kolory, tak samo jak wcześniej. No i po zastosowaniu tych wszystkich elementów mamy tutaj, jak widzimy, taką pojawiającą się animację typu wpisywanie na klawiaturze. Teraz dodajemy sobie... A nie wiem, co sobie dodajemy. nie wiem, co sobie dodajemy. No już wiem. Animowałem sobie kamerę, tak żeby dodać troszeczkę dynamiki do tej naszej sceny, w ten sam sposób, w którym animujemy właśnie wszystkie inne elementy, czyli dodawanie klatek kluczowych na pozycji kamery. Tutaj jeszcze dodam sobie, o, to jest bardzo fajna opcja, na ten nasz... No to nasze logo, dodajemy fajny efekt właśnie takiego gradientu, takich fal, i to się dodaje właśnie w Shading Editorze i dodajemy sobie tutaj gradient efekt, gradient texture, tutaj color ramp, pomiędzy wkładamy color ramp, jak widzimy, pojawia się nam taki gradient, robimy zamiast linear to constant i zmieniamy kolory właśnie tego gradientu sobie, tak żeby nam pasowały. Na razie nie wygląda to spektakularnie, ale wszystko się zmieni, kiedy dodamy kolejnego noda, czyli ten taki klocuszek, i to jest wave. Wave texture. I tutaj sobie też parametrami zmieniamy wielkość i położenie tych fal. Troszeczkę kolory mi się nie podobały. Teraz możemy sobie do tego drugiego elementu naszego loga przypisać tą samą teksturę. Jak widzimy, razem to się nam fajnie animuje. Teraz znowu wciskamy w tym Node Wrangler Ctrl T i tutaj mamy te takie parametry, które nam kontrolują położenie tej naszej tekstury. Jak widzimy, możemy sobie ją teraz animować. Również poprzez dodawanie klawisza I. Tutaj jeszcze pobawiłem się troszkę z kolorkami, żeby to trochę dopasować, sprawdzałem różne opcje, no i tak to wygląda. Jeśli naprawdę chciałbyś się nauczyć Blendera, to myślę, że ten film, no nie wiem, czy może pomóc, ale może zachęcić. To jest jakby głównym celem tego filmu, więc mam nadzieję, że tak właśnie jest. No i gdy mamy już to gotowe, sprawdzamy sobie naszą ostateczną animację. Wygląda całkiem fajnie. Ja tu jeszcze sobie kombinowałem, coś tam wymyślałem. Ogólnie wolne oprogramowanie jest świetną alternatywą. Jeśli chciałbyś na przykład zacząć zabawę z grafiką komputerową, to polecam zacząć ją od takich właśnie wolnych programów, ponieważ praktycznie każdy program, nie tylko w dziedzinie artystycznej i programów graficznych, ma swój odpowiednik właśnie w wolnym oprogramowaniu, które jest dostępne za darmo. Chociaż wsparcie finansowe jest oczywiście mile widziane i jest to kwestia dobrej woli. Blender oferuje nam eksport do najbardziej znanych formatów, w tym MP4. Można również eksportować naszą animację do klatek kluczowych, do klatek w PNG albo w JPG. I można to później składać na przykład w programie typu Premiere, chociaż ja oczywiście polecam na przykład KDN Live albo Olive Video Editor. Są to właśnie alternatywy do edycji wideo, również darmowe i wolne. No, ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że wam się podobało. No, przepraszam, że to nie był do końca tutorial. Robiłem, co mogłem. Mam nadzieję, że zachęciłem was do sprawdzenia chociaż programu Blender i do innych programów typu open source. Dzięki bardzo. Mikoś się kłaniał. Nara!